Widziałam bandziorów, którzy bili bezdomnego, ale nic nie zrobiłam. Widziałam mężczyznę tłukącego żonę i nie zareagowałam. Boję się, że kiedy ja będę ofiarą, też nikt nie przyjdzie mi z pomocą. Co z Lolą? Nie chciała otworzyć drzwi. Mów, o co chodzi. O Santosa. Twierdził, że z nią porozmawia. W tym problem. Powiedział, żeby o nim zapomniała. To logiczne. Bo jest w tobie zakochany. Tak powiedział? Gdzie on ma głowę? Brawa dla was. I dla Almy. Skoro jesteś naszą nauczycielką kobiecości, musimy ci powiedzieć o czymś, co nas wkurza. Co się stało? Sytuacja jest delikatna. Nauczycielka literatury nie pozwala nam się malować. Do tego każe spinać włosy w kucyk. To pogwałcenie naszych praw. Jest okropna. Nie pozwala wam ładnie wyglądać. Ja jestem piękna i zakaz mi nie przeszkadza. Chociaż zawsze lepiej wyglądam, kiedy się lekko umaluję. Ale ta kobieta chce z nas zrobić zakonnicę. Zajmę się tym. Tylko nie rozmawiaj z Gandiją. Jest uprzedzony. Tu mu się nie spodoba. Dlatego przezwałam go Gandaja. Lepiej nic mu nie mów, bo zawiesi warsztaty. Dlaczego nie spodobają mu się te zajęcia? To moralizator. Boi się. Lepiej siedzieć cicho. Dziękuję za lekcję. Nie ma za co. Chodźmy. Będziesz częściej przychodzić? Nie, mam dużo pracy. Do zobaczenia na następnych zajęciach. W takim razie zgoda. To moja komórka? ¿Quién habla? Kto mówi? Najpierw wypadałoby się przedstawić. Alma Rey? We własnej osobie. Co pani robi z komórką mojej córki? Zostawiła ją. Żegnam. Chwileczkę. Obiecałam sobie, że więcej się do pana nie odezwę. Ale los zrządził inaczej. Dziękuję za kwiaty. Jakie kwiaty? Te, które mi pan przysłał z okazji rozpoczęcia warsztatów. Nie wysłałem żadnych kwiatów, a jeśli już, to byłby to wieniec pogrzebowy. Prędzej ja go panu wyślę. Chwila. Jakie warsztaty pani prowadzi? Córka panu nie mówiła? Nie. Wspomniała tylko, że ma dla mnie niespodziankę. Dlatego chciałbym wiedzieć, czego pani uczy. Gotowania. Kuchni meksykańskiej, japońskiej, tajskiej, kolumbijskiej i paragwajskiej. Proszę mnie nie rozśmieszać. Pani nie umie mówić po hiszpańsku, a co dopiero gotować tajskie potrawy. Rozłączam się, nie będę tracić na pana czasu. I proszę zadzwonić do córki.
Można? Tak. Co słychać? Dasz mi autograf? Sprzedajesz je, czy co? Spodobały ci się kwiaty? Ty je przysłałeś? A niby kto? Nie, nie ja. Przysłał ci je ten... Jak mu tam? Guillermo Vázquez. Miło z jego strony. Ładne, co? Przekaż mu, że bardzo mi się podobały. Dasz mi autograf? Nie mam długopisu, ale obiecuję, że przy najbliższej okazji ci się podpiszę. Na zdjęciu. Zraniłeś moją siostrę. Nie chciałem. Więc wolisz ranić mnie. Musiałem powiedzieć prawdę. Że jesteś we mnie zakochany? Nie mogę tego ukrywać. Ona i tak się zorientuje. Taka jest prawda. Wybacz. Niepotrzebnie jej to wyznałem. Między nami nic nie może być. Mam chłopaka. Poza tym niepotrzebnie jej mówiłeś, że... Twój chłopak już wrócił? I jeszcze nie. Przełożył wyjazd. Nie w tym rzecz. Musisz mi pomóc. Ciociu, stęskniłam się za tobą. Chuda jak zawsze. Jose, zaczekaj. Chodź. Zapraszam. Możecie zostać tylko chwilę. Dostała środek na uspokojenie, ale nigdy nie wiadomo. W razie czego zawołajcie mnie. Wie pani co? Wolę nie przeszkadzać. Spokojnie. Odwiedza ją tylko mąż. Jestem jej synem. Mówiła, że jej syn nie żyje. Spokojnie. Mogła majaczyć. Hola, Marcia. Witaj, Marcio. Hola. Teo vino a verte. Teo przyszedł cię odwiedzić. Yo soy José Luján. Jestem José Luján. Ten. Teo, chodź. ¿Te gusta mi pelo? Podobają ci się moje włosy? Tuyo también está bien bonito. Ty też masz ładne. No te asustes, de verdad. Nie bój się. Tuyo también está muy bonito. Naprawdę są ładne. Teo, daj mamie czekoladki. ¿Por qué no le das un chocolate a tu mamá? ¿Quieres una? Mamo, ¿zdjesz? Zaraz wracam.